9. Międzynarodowy Wilkowski Zlot Motocykli odbył się w niedzielę w miejscowości Wilkowo. W imprezie wzięło udział kilkuset pasjonatów motoryzacji. Już po raz 9 pasjonaci motoryzacji mieli możliwość zaprezentowania swoich dwukołowych cacek podczas Międzynarodowego Wilkowskiego Zlotu Motocykli. We wczorajszej imprezie kilkuset motocyklistów przemierzyło trasę szlakiem dworów i pałaców Błękitnej Krainy. Parada motocykli przejechała także przez Lęborg, po czym zwartą kolumną fani motoryzacji wrócili do Wilkowa. Było bardzo dużo uczestników, możemy policzyć, że było kilkuset. Niedokładnie to nigdy nie ocenimy, ponieważ kategorie były różne. Z różnych miejscowości całe województwo pomorskie, najdalszy, można powiedzieć, z najdalszego miejsca uczestnik to był z Gdańska i on odebrał nagrodę. Była kategoria najmłodszego uczestnika, który odebrał nagrodę. Były najlepsze motocykle, także naprawdę wspaniała sprawa. Spośród zlotowiczów organizatorzy imprezy wyłonili i nagrodzili najmłodszego i najstarszego uczestnika. Członkowie jury wybrali także najatrakcyjniejszy motocykl współczesny oraz najciekawszy pojazd oldschoolowy. Dziewiąty raz tutaj jest ten zlot organizowany. Jest przyjemnie, sympatycznie. Organizatorzy starają się motocyklistom trochę czasu umilić też. Przygrywała nam muzyka. Jechaliśmy w paradzie do Lęborka, tam przywitała nas pani burmistrz, pozdrowiła motocyklistów i wróciliśmy z powrotem tutaj. Obecnie jesteśmy pierwszy raz tutaj na zlocie Wilkowy, ja jestem bynajmniej, nie? Jak panu się podoba, jakie wrażenie? No myślę, że fajnie, zorganizowane, można powiedzieć, dość dobrze, nie? Jaką maszyną dzisiaj pan przyjechał? Yamahą, Dragstarem 1100. Jest to motor radziecki, nazywa się Dniepr. Nie, bezawaryjny. Tyle, co go mam, to jeszcze nic w nim nie remontowałem. No maszyna pierwsza klasa. W zlocie wzięli udział także właściciele pojazdów socjalistycznych. Największym zainteresowaniem wśród uczestników wilkowskiej majówki cieszyła się żółta Syrena 105, kultowy pojazd PRL-u. Mąż poza pracą wieczorami sobie dłubał, naprawiał ją. No i jest jaki jest. Jest taki jest efekt. Czyli bardzo czasochłonna, można powiedzieć, pasja. No czasochłonna i często wymaga naprawdę. Niestety to jest samochód stary i ma swojego proste, ma prawo. Także cały czas jest reparowana, naprawiana, cały czas się coś z nią dzieje, ale jedzie. Następny międzynarodowy wilkowski zlot motocykli odbędzie się za rok. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, gdyż fani motoryzacji spotkają się ze sobą po raz 10. Tymczasem już w tym tygodniu, 21 i 22 maja, w podlęborskich Leśnicach odbędzie się drugi zlot pojazdów socjalistycznych.